Telewizja w Polsce, PL, Edyta Hołdyńska, to jest program Proszę to wyjaśnić, najważniejsze tematy. No i pytania o to, jak wyjaśnić najważniejsze kwestie z ostatniego tygodnia. Tym razem przyglądamy się, drodzy Państwo, kwestii Brexitu, sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii, ale także sytuacji politycznej premier Wielkiej Brytanii Teresy May. Ta sytuacja bardzo skomplikowana, brytyjskie media opisują w przeróżny, ale zazwyczaj negatywny sposób to wszystko, co się wydarzyło w tym tygodniu, czyli wtorkowe przesunięcie, opóźnienie głosowania nad umową rozwodową Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w Izbie Gmin. Jak to wygląda z różnych perspektyw? Będziemy to, drodzy Państwo, wyjaśniać w naszej rozmowie. Przysłuchuje się Tomasz Machura, ekonomista Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, który jest właśnie w Londynie i będzie tutaj obserwował, odnosił się do wszystkich materiałów, które Państwu pokażemy, bo my z naszą kamerą telewizji w Polsce.pl byliśmy w Londynie i sprawdziliśmy na bieżąco wszystko, co tam się działo. Na początek powitamy się z naszym gościem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o pozostanie z nami, bo my zaczniemy od tego, jak kwestię Brexitu komentuje poseł partii konserwatywnej Daniel Kawczyński. Co ciekawe, posłowie właśnie tej partii, partii konserwatywnej, po pierwsze, byli za Brexitem. Po drugie, premier Theresa May również jest z tej partii konserwatywnej. Po trzecie, teraz ci posłowie partii konserwatywnej nie chcą zgodzić się na tę umowę, na to porozumienie, które właśnie Theresa May zawarła z Unią Europejską. Posłuchajmy rozmowy z serca Londynu, spod budynku brytyjskiego parlamentu, z Danielem Kawczyńskim. No właściwie nie wiadomo, co wydarzy się następnie z Brexitem. Cały czas oczekujemy na to, czy Brexit będzie opóźniony, czy to głosowanie dojdzie do skutku, ale tak naprawdę chodzi o warunki umowy rozwodowej Unii Europejskiej z Brexitem. Czy Wielka Brytania je zaakceptuje, czy nie? Tak naprawdę tutaj, w sercu Londynu, pod brytyjskim parlamentem, protestują i zwolennicy Brexitu, bo chcieliby tego twardego Brexitu, i przeciwnicy Brexitu, którzy w ogóle nie chcieliby do tego teraz dopuścić. Jakie jest wyjście z tej sytuacji, jak pan sądzi, panie pośle? No, mieliśmy mieć głosowanie jutro na tą sprawą, ale pani premier powiedziała, że nie będzie głosowanie jutro, bo wiedzie, że bardzo dużo posłów, tak jak ja, nie możemy głosować na to, bo to jeszcze 39 miliardów funtów chcą, abyśmy oddali Unii. To jest za dużo pieniędzy. Najpierw musimy dostać nowy trading agreement i wtedy możemy zapłacić 39 miliardów funtów. Ale teraz, tak jak pani premier chciała podpisać tą nową umowę z Unią, to by było, jak my musimy dać 39 miliardów funtów na początku i później negocjować nowy trade agreement. To nie pozwolimy takie rzeczy. Co jest tą kością niezgody, czyli na co pan się nie chce zgodzić? Jakie warunki powinny być spełnione, żeby ten Brexit był zaakceptowany w Wielkiej Brytanii? Mówi pan o tych pieniądzach, o ogromnych kosztach Brexitu w tym kształcie, ale jaki on powinien być, żeby pan jako poseł partii konserwatywnej zagłosował za? Najgorsza rzecz to jest, ta umowa pozwoliłaby, że jedna część Wielkiej Brytanii, czyli Irlandia Północna, będzie inaczej traktowany niż reszta Wielka Brytania. I to nie chcemy, nie pozwolimy. Polska nie pozwoliłaby, żeby jeden część Polski było traktowany inaczej niż reszta Polska. To jest dla nas bardzo trudna rzecz. I zanim pani premier to nie zmieni razem z Unią, to nie będziemy mogli głosować na to. Co będzie dalej? 29 marca to jest ta data, która mówi o Brexicie. Czy uważa pan, że jeżeli nie dojdzie do wynegocjowania takich warunków, które pan i pańska partia by zaakceptowała, to co wtedy? Jak będzie wyglądał ten rozwód? Czy będzie ten twardy rozwód, twardy Brexit? No, jak nie będzie umowa razem z Unią i my nie jesteśmy zadowoleni do tej pory to, co Unia
powiedziała, no to nie będzie umowy i będziemy musieli roześlić się bez umowy. To będzie trudno dla nas i to będzie trudno dla Unii. Ale dla nas suwerenność, nasza suwerenność to jest bardzo, bardzo ważne. Ludzi tutaj, 70,5 milionów osób głosowali, żeby opuścić Unię. Nie chcemy już być w Unii Europejskiej i to jest bardzo ważne, że szanujemy, respektujemy to, co ludzie głosowali. Jaki był pańskim zdaniem główny powód tego, że ludzie zagłosowali 2 lata temu w referendum za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej? Czy to była ta niechęć do imigrantów? Mówi się o tym, że także tych z Polski. Nie, to nie jest do imigrantów. Bardzo dużo ludzi tutaj w Wielkiej Brytanii oceniają i są bardzo wdzięczni, że tyle bardzo wykształcony pracowici Polacy przyjechali tutaj do Wielkiej Brytanii i mnóstwo rzeczy tutaj robią dla naszych kraj. Dla nich to jest problem, że Unia Europejska coraz więcej wtrąca się z naszymi sprawami tutaj wewnętrznymi. Dobrze to powiedziałem? Nie wiem. Suwerenność. Suwerenność to jest dla nas bardzo ważne. I przyjdzie taki czas, ja jestem przekonany, przyjdzie taki czas, jeszcze w naszym życiu, kiedy Polska też będzie miała takie pytanie, bo już zaczynają wtrącać się z sprawami polskimi też. Mówią między innymi o nierespektowaniu zasad praworządności w Polsce. Czyli mówi pan, że polexit to byłoby rozwiązanie? Jak Polska będzie płaciła pieniędzy do Unii, wydaje mi się, że polska ekonomia teraz rośnie 5,5%. Największy awans w całej Europie. Wydaje mi się, że za 5 czy 6 lat Polska będzie wpłaciła pieniędzy do Unii. Wtedy, jak rząd polski będzie wpłacił pieniędzy do Unii, to wtedy oczywiście będzie taka inna rozmowa, inny kontekst niż teraz jest w Polsce. Ale my już tego mamy dosyć i chcemy odpuścimy. Chcemy najlepsze bilateralne relacje razem z Polską. Kochamy Polskę, ja kocham Polskę jako Polak, który został wybrany do Izby Gmin. Chcemy coraz lepsze relacje razem z Warszawą, ale ta Unia Europejska to nie jest dla nas. Nowy kształt Unii jest możliwy choćby po wyborach wiosną przyszłego roku? Jak to? Nowy kształt Unii, nowy rozkład sił w Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego wiosną. Na pewno, nie wiadomo co będzie po tych wyborach, ale my wiemy, że my chcemy nasza suwerenność. Tutaj ten parlament będzie decydował, co się dzieje tutaj w Wielkiej Brytanii i mamy dosyć już, że te ludzi w Brukseli, którzy nie mają odpowiedzialności do naszej obywateli, żeby oni już nie brali decyzji, co się dzieje w naszym kraju. To był Daniel Kawczyński, Partia Konserwatywna w brytyjskim parlamencie. Drodzy Państwo, a my teraz zajrzymy jeszcze do serca właśnie brytyjskiego parlamentu w środku, w Londynie. Rozmawialiśmy także z ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii, Arkadym Rzegockim. No i zapytaliśmy przede wszystkim, czy Polacy są bezpieczni, czy to, że możemy teraz dzisiaj tam pracować, mamy prawa do pobytu, nie zmieni się po wyjściu z Unii Europejskiej, jak zapewniał rząd Mateusza Morawieckiego. Posłuchajmy słów ambasadora. Polacy są bardzo dumnym narodem, także Polacy na emigracji. No i panie ambasadorze, trudno pana nie zapytać, będąc tutaj w brytyjskim parlamencie, o to, jak dzisiaj żyje się temu milionowi Polaków na wyspach, no bo jest nas bardzo dużo. Teraz mamy Brexit, mamy kolejne postanowienia, głosowanie w sprawie tegoż Brexitu. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Myślę, że sama premier Theresa May ma bardzo duże wątpliwości co do tego, jaki będzie wynik końcowy tego rozwodu, na jakich warunkach Unia Europejska pozwoli Wielkiej Brytanii wyjść z tejże. Pytanie o Polaków, jak oni się tutaj dzisiaj czują z tym wszystkim? Była swojego czasu taka narracja, że to przez imigrantów z środkowo-wschodniej Europy właśnie Brytyjczycy chcą wyjść z Unii, że to był jeden z powodów. Czy rzeczywiście to przekonanie nadal panuje? Jak to wygląda? Jesteśmy w trakcie niezwykle burzliwych obrad Parlamentu Brytyjskiego na temat przyszłego porozumienia z Unią Europejską. Lada dzień spodziewamy się głosowania, które być może będzie opóźnione. Codziennie właściwie dowiadujemy się czegoś nowego. Ta sytuacja polityczna, sytuacja parlamentarna jest tutaj niezwykle niestabilna i właściwie trudno jest wykluczyć jakikolwiek scenariusz. Niepewność co do przyszłości, co do przyszłych relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską
oczywiście nie jest dobra ani dla polskich obywateli, ani dla obywateli Unii Europejskiej, ani dla ponad 30 tysięcy biznesów, które Polacy założyli tutaj w Wielkiej Brytanii, ani dla polskich rodzin. Ostatnie statystyki pokazują, że jest nas coraz mniej, że coraz więcej Polaków decyduje się na powrót. Co więcej, wiele osób bardzo pozytywnie myśli o powrocie, może nie natychmiastowym, może w najbliższym czasie, do czego oczywiście gorąco zachęcamy, ale to musi być indywidualna, wolna decyzja każdego naszego obywatela. Ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, Arkady Rzegocki, uspokajałby Polaków, odpowiadając krótko na to pytanie, które mu zadałam, mówiąc o tym, że mogą się dzisiaj czuć bezpiecznie, mówiąc o tym, że rząd Mateusza Morawieckiego zapewnił Polakom w Wielkiej Brytanii bezpieczne warunki, tym, którzy są już tam na wyspach od dawna. Pytanie tylko, co dla przyjezdnych i co dla członków rodzin tych osób, które już w Wielkiej Brytanii są, co także jeżeli chodzi o uzyskanie obywatelstwa w Wielkiej Brytanii. Na te wszystkie pytania odpowie nasz gość, który przysłuchuje się naszej rozmowie właśnie z Londynu, Tomasz Machura, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, ekonomista. Witam raz jeszcze. Dzień dobry. Czy pan się obawia, czy słowa Arkadego Rzegockiego mówiące o tym, że Polacy nie mają się czego obawiać na wyspach, że warunki, na jakich przyjechali do Wielkiej Brytanii, pozostają niezmienione, uspokaja pana, pańską rodzinę, pańskich sąsiadów, kolegów ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii? Zapewne sytuacja niepewności, która jest związana z tym, że nie wiadomo, jak będą wyglądała przyszłość Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej, jak będzie to wyjście wyglądało, czy to będzie twarde wyjście, czy miękkie wyjście, powoduje, że do końca nie wiemy, jak gospodarka brytyjska poradzi sobie z tą nową sytuacją. Mi się wydaje, że głównym problemem teraz, czy głównym tym, co spędza sens powiek ludziom, jest to, na ile gospodarka brytyjska pozostanie dynamiczną, rozwijającą się gospodarką, czy to będzie gospodarka, która przejdzie przez poważną recesję z powodu wyjścia z Unii Europejskiej. Jakiś czas temu rząd Theresy May zapowiedział, że nawet w przypadku twardego Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia, rząd brytyjski jednostronnie zagwarantuje prawa obywateli Unii Europejskiej pracujących w Wielkiej Brytanii. Oczywiście to będą prawa gwarantowane na warunkach rządu brytyjskiego. Nie będzie wtedy ochrony Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który będzie chronił obywateli Unii Europejskiej w przypadku wynegocjowanego porozumienia, więc to będzie na troszeczkę gorszych warunkach. No właśnie, bo protestujący, przerwę na chwilę, protestujący pod budynkiem Westminster w Londynie mieli takie transparenty ze sobą, hasła. Nikt nie głosował za tym, abyśmy byli biedniejsi. Brytyjczycy głównie obawiają się teraz o swoje kieszenie, protestując, prawda? O to także, jakie będzie ich jutro, na jakich warunkach gospodarczo Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Pytanie także do tych, którzy mają firmy, prawda? Im też spędza sen z powiek to, czy filie ich firm znajdujące się na terenie Unii Europejskiej, czy odwrotnie, filia ich firmy w Londynie będzie działała na niezmienionych zasadach. Czy będą cięcia, czy będą zwolnienia? To są takie ludzkie rozterki. To prawda, czy jest ten argument, że nikt nie głosował za tym, żeby ludzie zostali biedniejsi w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania już jest biedniejsza. Po ogłoszeniu wyników referendum brexitowego funt stracił ponad 15% swojej ceny, więc wszelkiego rodzaju towary przychodzące czy to z Ameryki, czy z Europy, z innych części świata, automatycznie stały się droższe stały się wyjazdy za granicę, wakacje za granicą. Także Wielka Brytania już troszeczkę zubożała przez to. Również Wielka Brytania stała się trzecią największą gospodarką w Unii Europejskiej dzięki czy poprzez dewaluację funta. Francja ją przeskoczyła w wielkości gospodarki wyrażanej w euro. Wiele firm nawet nie wie, jak to będzie wyglądało, ponieważ nikt nie wie, jak będzie wyglądał Brexit do końca. Cały czas sytuacja jest napięta, poszczególne zmiany, które następują, każdego dnia coś nowego się wydarza, ale to, co te wydarzenia, wcale nas nie przybliżają do tego, żebyśmy wiedzieli, jak będzie wyglądała Wielka Brytania 30 marca, czyli dzień po wyjściu z Unii Europejskiej. Mhm. Słyszymy o tym, że niektóre firmy przygotowują swoje filie za granicą w Unii Europejskiej. Wiele banków musi otworzyć czy przenieść część operacji do Unii Europejskiej, żeby móc korzystać, czy móc handlować dalej deweratami czy produktami finansowymi, które muszą być tworzone czy zamawiane
z wewnątrz Unii Europejskiej. Tak, 29 marca, rzeczywiście to jest ta data graniczna. Brexit wówczas nastąpi czystą umową rozwodową, za którą nie chcieli jeszcze głosować brytyjscy parlamentarzyści, a na pewno nie chciała tego Theresa May, czy nie. Brytyjska prasa mówi tak, plan B, opóźnienie głosowania, które byłoby fiaskiem dla partii konserwatywnej, dla samej Theresy May. Theresa May kupiła sobie więcej czasu, May ucieka przerażona. No i dzisiaj metafora Brexitu, Theresa May zatrzasnęła się w aucie przed spotkaniem z Angelą Merkel. Czy rzeczywiście widzimy, że Theresa May, która chciała doprowadzić do Brexitu, ale w zasadzie pomysł był Davida Camerona, jej poprzednika, ale to ona teraz to wszystko wciela w życie. Czy to będzie kierunek, gwóźdź do jej politycznej śmierci? Znaczy dzisiaj bardzo ciekawe to, co się wydarzyło dzisiaj. Jeżeli mogę minutę zająć, żeby trochę przybliżyć, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, bo sytuacja tu była bardzo dynamiczna i wiele osób, zarówno Brytyjczyków, komentatorów brytyjskich, jak i również dziennikarzy zagranicznych, zadaje sobie pytanie, co się naprawdę dzieje. Wczoraj tak jest ogromny chaos. Tak, na 11 listopada wieczór był zapowiedziane głosowanie nad wynegocjowanym przez rząd Theresy May porozumienie w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Są dwa porozumienia, które Wielka Brytania potrzebuje. To wiemy, głosowanie zostało przełożone. Tak, głosowanie to są dwa porozumienia. Jedno jest za porozumienie dotyczące wyjścia, a drugim porozumienie jest porozumienie dotyczące nowych stosunków handlowych po tym wyjściu już. Na razie mamy jako traktat międzynarodowy przedstawione porozumienie dotyczące wyjścia. Deklaracja polityczna, która nie ma mocy prawnej, nie jest traktatem, ma tylko 7 stron, która będzie mówiła o tym, jak mają wyglądać stosunki gospodarcze Wielkiej Brytanii z Unią Europejską już po tym wyjściu. Także tak jak mówię, wczoraj miało się odbyć głosowanie. Głosowanie, ponieważ nikt tak za bardzo nie jest fanem, oprócz samego gabinetu Theresy May, tego porozumienia, głosowanie zostało przez rząd opóźnione. No rząd wiedział, że przegra to głosowanie między 50 a 200 głosów. Bał się tego, że to może sam rząd wywrócić, jeżeli będzie zbyt duża koalicja przeciwko temu. Dobrze, temu, to wszystko temu wiemy. Proszę mi wyjaśnić jeszcze, czy pan obawia się o warunki Polaków kolejnych przyjezdnych czy rodzin do Wielkiej Brytanii? Mamy bardzo mało czasu już. Dobrze, to jest jeszcze jedna rzecz, że Theresa May dzisiaj, Partia Konserwatywna, że wczoraj wieczorem, a dzisiaj było to ogłoszone, że Partia Konserwatywna dzisiaj wieczorem będzie głosowała nad wotum zaufania w stosunku do swojego lidera. Theresa May dzisiaj między godziną 18 a 20. Aha. Członkowie tej partii będą głosowali. Czekamy w takim razie na to głosowanie. Tomasz Machura, ekonomista Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za te relacje, drodzy państwo. I jeszcze na koniec jedna rozmowa z Polakiem z Wielkiej Brytanii, United Poles, Łukasz Filim, który mówi o tym właśnie, jak Wielka Brytania zmienia Polaków. No i czy wróci? Czy paradoksalnie Brexit może być impulsem do tego, żeby Polacy wrócili do kraju? Mówił pan o tym, że kultura to jest, czy też miejsce, kraj to jest to, co nas kształtuje. Jak w takim razie Wielka Brytania wpłynęła na pana? Co zmieniła? Ja wiem, że pan wyjechał jako student jeszcze, prawda? Zaraz po studiach. Tak, jeszcze w trakcie studiów korespondowałem z jednym z banków tutaj w Wielkiej Brytanii. Byłem nawet zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, ale nie wyszło, więc zacząłem tak naprawdę jak każdy emigrant od pracy. W moim przypadku akurat to była restauracja, ale zaraz udało mi się szybko wrócić na dron ścieżki kariery zawodowej do bankowości, bo stąd też moje wykształcenie. Więc tak to wpływa. Kultura i cała ta okoliczność tego świata multikulturalnego, które spotykamy w Wielkiej Brytanii, otworzyła mnie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi pomogło zbudować poczucie wartości, ale to poczucie wartości, co podkreślam bardzo często w rozmowie ze znajomymi czy z ludźmi, których spotykam u siebie w banku, ona wynikała z polskości. Ja karierę zrobiłem na polskości. Jak dziwnie to zabrzmi, to bank przyjął mnie dlatego, że byłem Polakiem, bank awansował mnie dlatego, że byłem Polakiem i kolejne propozycje pracy wynikały z tego systemu wartości, które przynosiłem z Polski. Natomiast Wielka Brytania mnie otworzyła na tą multikulturowość różnych ludzi, tak? Na różną religię, na różne rasy, na poznanie, na umocnienie siebie, że ta polskość jest naprawdę siłą napędową do wychodzenia do ludzi. I osoby, które się trzymają polskości albo mają zdrowy balans. Bo myślę, że tutaj w byciu za granicą ważna jest odpowiednia proporcja. I osoby, które mają proporcje między polskością a
w tym przypadku tutaj Wielkiej Brytanii, brytyjskością, czyli otwarciem na ludzi, myślę, że stoją na silnych fundamentach. Osoby, które zostały zbyt mocno w polskości, a się nie otworzyły na tą brytyjskość, jeśli chodzi nawet o pracę, o znajomość języka, o zdobywanie znajomych, nie do końca wykorzystują te warunki. I odwrotnie, osoby, które poszły za bardzo w brytyjskość, a zapomniały o polskości, też można powiedzieć, że w jakichś elementach się pogubiły. Więc odpowiednia proporcja. Kiedy pan wraca? Oczywiście ta decyzja jest w mojej głowie dość mocno. Najpierw sprawy osobiste, zobaczymy jak będzie z Brexitem, jakie będą decyzje, ale myślę, że do 2 lat dobrze by było wrócić do Polski, bo mam jakieś takie przeczucie wewnętrzne, że oprócz tych sytuacji gospodarczych to będzie bezpieczne miejsce na przejście do Polski, że w Polsce będzie o wiele lepiej niż tutaj, więc w ciągu 2 lat myślę. No i paradoksalnie miejmy nadzieję, że Polacy w takim razie wrócą po Brexicie do kraju, bo są potrzebni nie tylko brytyjskiej gospodarce, przede wszystkim są potrzebni tutaj w Polsce. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Proszę to wyjaśnić na ten dzień, na ten tydzień. To wszystko. Zapraszam w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia.